To może uszy gaz. Pamiętam, jak za Gierka papiowałem pieprzówką. Kartkową wódką żygałem za Solidarności. W stanie wojennym bimbrę. A za Bałęcy i Kwaśniewskiego wrzątkową gorzką. Jakoś politycznie chciała. Moje picie było próbą ucieczki przed beznadzieją dnia codziennego. Przed brakiem wolności, przede wszystkim przed pesymizmem. Im gorzej działo się w PRL-u, tym więcej się piło. Można dyskutować, czy tak duże spożycie alkoholu było celowym rozpijaniem społeczeństwa, czy może kulturowym elementem naszej sarmackiej obyczajowości. Faktem jest, że bez flaszki niczego się nie dało załatwić. Nie przejechałam tutaj dlatego, że...